Celem tego filmu jest porównanie tych dwóch ilości: 0,17 i 0,2, i chcę się dowiedzieć, które z nich jest większe, a może są równe. Zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i zastanowienia się nad tym samodzielnie. Jeden ze sposobów to narysowanie tych wartości. Powiedzmy, że każdy z tych dwóch kwadratów to jedna całość, i ten po lewej podzieliłem na 100 małych części. Mamy 10 rzędów i każdy rząd ma 10 kwadratów. To w sumie mamy 100 kwadratów, czyli każdy taki mały kwadrat reprezentuje jedną setną całości. I tę liczbę 0,17 można zinterpretować jako 17 setnych. No to zakolorujmy 17 setnych. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 setnych. Zauważcie, że to zaznaczone 10 setnych. To cały jeden ze wszystkich dziesięciu rzędów, czyli to jest to samo co jedna dziesiąta. Ok, mamy zaznaczone 10 setnych, setnych, 12 setnych, 13, 14, 15, 16, 17, czyli jeden ze sposobów graficznego przedstawienia liczby 0,17 czyli 17 setnych, to takie właśnie różowe zaznaczenie jak tutaj. Teraz 0,2. 0,2 to to samo co 2 dziesiąte. Czyli możemy wziąć całość i podzielić na dziesiąte. Podzielić na 10 równych części. To właśnie tu zrobiliśmy. Zauważcie, że każda z tych części jest równa 10 setnym. I ma to sens. 1 dziesiąta równa się 10 setnych. No to zakreślmy dwie z tych dziesiątych. Bo tu mamy 2 dziesiąte. 1 dziesiąta i 2 dziesiąta. Które zaznaczenie jest większe? Widać, że zaznaczyliśmy większą część całości, kiedy mówiliśmy o dwóch dziesiątych, niż kiedy mówiliśmy o 17 setnych. I ma to sens, bo 2 dziesiąte to to samo co 20 setnych, a 20 setnych to więcej niż 17 setnych. Żeby dotrzeć do 20 setnych, musielibyśmy tu jeszcze zakolorować te trzy kwadraty. Jeżeli jeszcze te trzy zaznaczymy, to kolorowy obszar na obydwu obrazach będzie taki sam. No to która liczba jest większa? 2 dziesiąte jest większe. Jak to zapisać? Kiedy zapisujemy nierówność, znak jest otwarty w stronę większej liczby, otwarty w tę stronę. Czyli mamy 0,17 albo 17 setnych jest mniejsze niż 2 dziesiąte. OK. Inaczej można spojrzeć na sprawę tak. Nawet bez całego tego rysowania możemy znaleźć pozycję o największej wartości, w tym przypadku pozycję jedności. Tu mamy 0 jedności. I tu też mamy 0 jedności, czyli to nie rozróżnia tych liczb, w niczym nam nie pomaga. Jedziemy dalej, do następnej w kolejności pozycji, do dziesiątych. Tu mamy jedną dziesiątą, a tu mamy dwie dziesiąte. I natychmiast, nawet bez zaglądania na dalsze pozycje, tu mogłoby być 0,17358 i tak dalej, ale ważne jest, że mamy więcej dziesiątych tutaj, niż dziesiątych tutaj. I to nam mówi, że ta liczba jest większa. Generalna zasada jest taka, że porównujemy wartość cyfry na najwyższej pozycji, jeżeli jedna z liczb ma na tej pozycji większą cyfrę, to ta liczba jest większa. Jeżeli na tej pozycji cyfry są równe, to przesuwamy się dalej i porównujemy cyfry na kolejnej pozycji w prawo, i tak dalej. A inny sposób, który przećwiczyliśmy wcześniej, to przedstawić te liczby graficznie.